Witajcie kochani, postanowiłam zrobić serię filmiku o włosach, a mianowicie właśnie to będą trzy filmiki. Pierwszy będzie o olejowaniu, czyli jakich olejów używam i w jaki sposób oleją moje włosy. Drugi filmik to będzie pielęgnacja włosów, czyli szampony, odżywki, maski i wszystkie inne takie rzeczy, które mam na celu pielęgnować moje włosy. A trzeci filmik to będzie stylizacja włosów, czyli jakich produktów używam do podkreślania moich loków, stylizowania ich, a także do chronienia przed czynnikami zewnętrznymi. I tak, żeby już nie przedłużać, to zacznę od olejowania. I pierwszy olej, który Wam polecę, jest to ten olej z Rossmana, z Altery. I jest to migdał i papaja, który przede wszystkim ma niesamowity zapach. Za zapach bardzo lubię ten olejek, ale jeśli chodzi o oleje, które są w składzie, to one są idealne dla wysokoporowatych włosów, tak więc dla moich włosów. On się idealnie sprawdza, jest go tutaj 100 ml i on kosztuje chyba tak 18 zł. Więc to jest, no, dosyć sporo, jednak on jest niesamowicie wydajny. Pompeczka jest kolejnym plusem, ponieważ bardzo łatwo można aplikować ten olejek. Ja bardzo go lubię i na pewno kupię kolejne opakowanie. I kolejny, też z Rossmana, jest to olejek, a właściwie, no tak, to jest olejek taki pielęgnacyjny dla dziecka. Jest też wersja dla matek i szczerze mówiąc, ta wersja dla matek ma jeszcze lepszy skład. Tak więc na pewno następnym razem kupię i wypróbuję tę wersję dla matek. Jednak muszę przyznać, że ten olejek działa rewelacyjnie. Nawet po pierwszym użyciu widziałam ogromną różnicę. Pięknie pielęgnuje moje włosy i do tego on jest drogi. Teraz go złapałam na promocji, bo jest teraz promocja na niego w Rossmanie, chyba 5 zł za 250 ml, tak więc no on jest moim zdaniem bardzo tani. Ma też, kolejny plusem jest to, że ma taki dozownik, który, tak więc jak, no dobra, nie będę tutaj pokazywała, nie chcę się ubrudzić, ale po prostu, no wiele łatwiej jest dozować, ponieważ ten olej się tutaj nie wylewa, tylko trzeba go nacisnąć, żeby po prostu zaczął lecieć, co jest dużym plusem, tak więc opakowanie na plus, cena na plus, działanie na plus, uwielbiam ten olejek, dostępność też na plus. Jest w każdym Rossmanie. Dobra, ale już przechodzę do następnego olejku i jest to olejek stymulujący wzrost włosów z Kadi. Ja tę markę bardzo cenię, używam henny już od dawna i ja nie wyobrażam sobie życia bez właśnie hennowania włosów. I tak samo ten olejek sprawdza się idealnie. Ja co prawda przestałam go stosować tak regularnie, ale on powinien być stosowany regularnie, by widać było efekty. Ja pamiętam, że byłam z niego zadowolona, gdy stosowałam go właśnie regularnie, widziałam efekty. Teraz faktycznie no, użyłam także Jantara i myślę, że to jego zasługa, że tak włosy mi urosły. Ale muszę przyznać, że skład jest rewelacyjny, tak więc on nadaje się idealnie do, na skalp, ale także na włosy. Po prostu, żeby używać go też jako normalnego olejku do olejowania włosów. Zabrano jest dosyć drogi, za 210 ml. Pamiętam, że zapłaciłam 60 zł, coś takiego. I na koniec niesamowicie wydany, kupiłam chyba ponad rok temu. Nadal go tutaj jeszcze trochę jest, a używałam go, no tak, 3 miesiące temu to używałam go co 2 dni. To był taki główny olejek, właśnie, który używałam. Jedyny minus, a właśnie dwa minusy to właśnie ta cena i zapach. Zapach jest mocny i niezbyt przyjemny. No, działa fajnie, więc trzeba się poświęcić. I tak, jakie oleje włosy? Tak, bo to aktualnie stosuję tylko te właśnie trzy olejki. Nie chcę. Staram się właśnie wykończyć co najmniej dwa, żeby kupić kolejne. Nie chcę mieć za dużo rzeczy, tak więc jestem minimalistką, chcę skończyć tutaj, denko wykończyć, żeby kupić sobie kolejny. Ale tak, przechodzę już do tego, jak nakładam olej na swoje włosy. Ja zawsze przed olejowaniem myję raz włosy delikatnym szamponem, który pokażę Wam w drugim filmiku z tej serii.
a następnie na jeszcze właśnie takie niesusze włosów, one są wilgotne. Od razu właśnie po umyciu nakładam olejek w taki sposób, że wlewam do miski tak łyżkę, dwie łyżki olejku i zalewam to wodą, tak by po prostu byłam w stanie zamoczyć całe włosy w tym olejku. Tak sobie moczę przez chwilę, a potem nakładam czepek i ręcznik, a także nagrzewam włosy, jak już są w szczepku, ciepłym powietrzem suszarki, ponieważ wydaje mi się, że po prostu olejek będzie lepiej działał, jeśli ciepło będzie na to działało. No nie wiem, taką mam filozofię i tak sobie nakładam ten olejek. I później tak trzymam co najmniej godzinę, a następnie przychodzę i nakładam odżywkę lub maskę na włosy, tak na 20-30 minut, a następnie myję włosy. I ta odżywka, ona jak gdyby rozpuszcza olej, dzięki czemu jest łatwiejszy do zmycia, co jest ogromnym plusem, a także też kondycjonuje włosy. Też właśnie widzę, że one są no o wiele właśnie, no lepiej po prostu u mnie sprawdza się metoda z nakładaniem odżywki, maski razem z olejami. Więc zapraszam Was do kolejnego filmiku z tej serii o pielęgnacji włosów. To było na tyle. Pa, pa!